Zespół klasztorny Bernardynów w Nowym Kazanowie został wpisany do rejestru zabytków 22 września 1947 roku. W jego skład wchodzi kościół obecnie pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz klasztor, obecnie dom parafialny. Wybudowany został z kamienia w miejscu dawnego drewnianego. Ten pierwszy powstał z inicjatywy Mikołaja Kazanowskiego jako filia kościoła w Końskich. Prace budowlane zaczęto w roku 1529. Nad kamiennym zaś w 1694 roku z inicjatywy Izabelli z Landskorońskich Lipskiej, starościny Rawskiej i dziedziczki Modliszewic, kasztelanki radomskiej. Pierwotnie kościół posiadał jedną nawę i wyposażenie w stylu rokoko. Z około 1773 roku ołtarz główny, ambon, drewniany chór. Budowę klasztoru piętrowego o trzech skrzydłach ukończono w 1781 roku. Wewnątrz w obu kondygnacjach znalazł się wirydarz, wokół którego mieściły się krużganki, cztery wielkie izby, 12 cel i zakrystia. Wnętrze zdobią sklepienia kolebkowe i kolebkowo-krzyżowe. Budowle wieńczą dachy łamane. W 1802 roku po pożarze przybytek został odrestaurowany. Z tego okresu pochodzi klasycystyczne obelkowanie w środku. W roku 1864, po upadku powstania styczniowego, na mocy postanowień władz rosyjskich klasztor uległ kasacji, a gmach opustoszał i zaczął chylić się ku ruinie. W latach 1929-1930 powstała nowa plebania z drewna. Składała się ona z pięciu pokoi, kancelarii z gankiem i kuchni. Dach pokryto blachą. W 1935 roku przy kościele wybudowano murowaną dzwonnicę, na której zamontowano dwa dzwony. Jednak II wojna światowa przyniosła następne zniszczenia. W latach 1949-52 klasztor odbudowano na nowo. Do dziś na terenie zespołu znajduje się ostatni ocalały grób z nieistniejącego już przykościelnego cmentarza. Mogiła zmarłego w 1861 roku Wiktora Strzembosza, właściciela Sokołowa.